To ja, bez żadnych itemów na spawnie serwera Anarchii. Moim zadaniem jest zdobyć 20 serc, ale przy tym ani razu nie zginąć. Na początku na Discordzie odebrałem rangę twórcę, co ułatwiło mi to rozgrywkę, ponieważ mogłem odebrać kita, a z kluczyka, który był w kicie, wylosowałem trójząb. Po odebraniu kita zrobiłem swoją pierwszą bazę i dodałem do seta Unbreaking 3. Oraz zrobiłem parę potek siły i postanowiłem, że się tepnę do gracza z czatu. Udało się tepnąć do pierwszego gracza, zobaczymy, gdzie on nas tutaj tepnie. Czekajcie, gdzie on nas tutaj tepnął? Ej, patrzcie, wpadł w swoją pułapkę, chłop wpadł w swoją pułapkę. Słaba ta pułapka była, trzeba przyznać. Czekajcie, czy uda się nam go tu pokonać? Ciekawe, jakiego seta ma trolek. Ej, on chyba nie ma refów. Dobra, trolek? Nie, trolek ma refy. Trolek ma refy, ale ja mam stręcia, więc mam tutaj przewagę. I szkoda, że ma tutaj to tarczę. Bo trochę to tarcza mnie irytuje, nie powiem. Czekajcie, a tu jest obsydian, bo chciałem go podkopać. I trzeba zrobić tak. Ej, dobra, mamy go w kratce. Co zrobił trolek? Zobaczcie, co zrobił trolek. Nie no, dobra, trolek totalnie nie myśli. No nie, ej, czekajcie, bo tam chciałem wejść, ja tam chciałem wejść. Ej, trzeba coś wykombinować. Dobra, trolka, ej, zrzuciłem trolka. Cykam perły na dół, szybciutko. Ej, mam itemy z trolka. Trolek padł. Jak on miał itemy? 5, 2 i seta 4, 3. Chłop tepał do takich nóżek zwykłych, mając seta 4, 3 i mieczyk 5, 2. W sumie opłacało się cyknąć te dwie perły, bo mi się zwróciły tym setem. Potem set będę mógł sobie wystawić. No i w taki sposób mi się zwróciły dwie perły i mamy pierwsze serduszko. I lecę dalej się tepać. Udało się nam tepnąć do kolejnej osoby. Zobaczymy, gdzie ta osoba nas tepnie. Ej, szczerze myślałem, że będę spadał gdzieś w dół, a to okazało się, że jest taka platforma jakby wcześniej, ale nie aż tak wysoko. I on powinien zginąć, mi się wydaje, jak nie ma refów, bo on na razie nic nie je. Cząstki, nie? Zginął, jeszcze wylał wodę. Możemy sobie zabrać szybko itemy. Ciekawe, jak on miał itemy. Czekajcie, gdzie jest ten set? Ten set spłynął na dół, jakiego miał seta. Czekajcie, bo to jest mój mieczyk, jakiego miał seta. 4-3 kolejny set. Ej, jakiego ja mam farta, zobaczcie, nie, nawet nigdzie nie spadłem i chłop nam oddał seta prop 4 albo 4-3 za darmo, no jedna część jest prop 4. I miecz 5-2, jak on dał nam itemy? No i dał nam drugie serduszko już. Jeszcze 8 nam brakuje do 20 serduszek. No i lecimy tepać się dalej. A temu graczowi tutaj ucieknę, bo nie chcę się po prostu bić na losowych, więc widzimy się zaraz. Wiecie, jednak uznałem, że nie będę mu uciekał, się tutaj z nim pobiję. Bo nie chce mi się po prostu marnować tej perły. A on, znaczycie, zaraz tutaj ucieknie. Patrzcie, on już zaraz będzie uciekał. On już się refika. Niech mu padnie tylko tarcza i będzie ginął. Bo tak to mnie trochę wkurza, to tarcza, nie powiem. Dobra, my też tutaj musimy zjeść refa. Dobra, nie wiem, co on tutaj wyczynia. On je dwa refy pod rząd. Czekajcie, jakbym go tu wrzucił. Dobra, nie udało mi się go tutaj wrzucić, bo go chciałem zaopsować. No i kolego, warto było mnie tutaj gonić. Teraz prawdopodobnie zginiesz, bo nawet stręża nie masz. Ale on ma jakieś lepsze itemy, wam powiem. Trochę tych serduszek musi mieć. Szczerze chciałbym, że mu ta tarcza padła. Słuchajcie, zjem refa i ja mu zacznę chyba zbijać te tarcze siekero. Nie umiem tak zbijać tej tarczy. Dobra, nie wiem, czy mu zbiłem. Chyba mu zbiłem, tak, zbiłem mu tarczę. Najgorzej, ja na przykład nie lubię się klepać na tarczę i muszę czekać, aż mu padnie ta tarcza. I nie wiem, czy jest tak, że jak się tak szybko hita, to po prostu ta tarcza szybciej nie pada. Patrzcie, spadł! Mamy go w kratce! Mamy go w kratce, co on zrobił? Dobra, teraz będziemy się bili z nim w kratce, dobrze, że mu nie uciekłem. Ja to w ogóle mam dwa sety na wszelki wypadek, nie wiem, czy on ma dwa sety. No i zginął! Ile refów! Ej, dobra, opłacało się nie uciekać od niego, widzowie. Shulkera miał jeszcze. Set pro 4. Co on zrobił w ogóle? Chłop postanowił, że mnie będzie gonił. I w sumie ja chciałem na początek od niego uciekać, ale dobrze, że nie uciekałem, bo oddał nam seta pro 4 za darmo. I mamy już 3 dodatkowe serduszka i widzimy się zaraz, jak do kogoś się będę tepał. Jeszcze tak szybko, przed kolejnym tepnięciem, chcę wam powiedzieć, że w ten piątek o godzinie 18 startuje mój serwer TryHC, na który was serdecznie zapraszam, a ja już lecę z tepaniem dalej. Tepnąłem się do kolejnego gracza, do jakiegoś Lipka.
I czekajcie, co on tu robi? Ej, co robi Lipek? I zobaczcie to! Lipek następną? Tak, Lipek następną i sobie tu stoi i jawczy. Ej, co zrobił Lipek? To ja nie mam pojęcia. Oddał nam inter... Seta 4-3 nam oddał za darmo i mieczyk 5-2. Dobra. Szczerze? Tego się bym nie spodziewał. I zobaczcie, jaki to był słaby trap. Ej, dobra, jednak nie był taki do końca słaby, bo tu się podkopywało. Ale nie no. Szczerze, jak ja tu stałem, to mogłem się tutaj szybciutko rozkopać w bok. Nie no, dobra, słaby ten trap był. I jeszcze chłop następną jawczył. Dobra, i mamy całego secika. I nawet mieczyk 5-2 i 4 serduszka już. Więc jeszcze nam brakuje 6 do 20 HP. A ja lecę sobie teraz na spawna. Tepnęłem się do gracza o niku Aleksander. Zobaczymy, gdzie on nas tutaj tepnie. No i dobra, czekajcie. Ej, dobra, wyszliśmy jakoś perło. Magicznie wyszliśmy perło. Dobra, hitnęłem go tu. Dało mi się go hitnąć. I on gdzieś tutaj ucieka. Gdzie on ucieka? Ej, czekajcie, bo ja nie widzę, gdzie on ucieka. Nie mówcie, że on tu uciekł do góry. Dobra, on tu uciekł do góry. Ja go nawet nie widzę już. No ej, ja go nawet już tutaj nie widzę. On nam uciekł. Ej, ja nie wiem, czy nie poczekam tutaj w jego trapie, wiecie? Ja tutaj się chyba zaczaję. Ej, nie wiem, czy klocka nie słyszałem, że ktoś postawił. Ej, ktoś tu kopie, ktoś tu kopie, ktoś tu kopie. Może... Ej, bez kitu, on tu może... On tu może gdzieś jest. Tak, ej, on tu jest, w dół się skopał, w dół gdzieś tu. Mam go, widzowie, mamy go, mamy go. Dobra, mamy Aleksandra. Ej, ale tam perła to była jakaś magiczna, nie? Nie, tutaj nie powiecie. Ta perła to była taka fartowna. Jakiego miał seta? Pro 4, sharpness 3. Pro 4. Ej, połowy seta pro 4, więc nawet tutaj dobry secik. I dał nam kolejne serduszko i brakuje nam teraz tylko 5 serduszek. No i widzimy się zaraz, jak się będziemy dalej tepać. Tepnęliśmy się do kolejnego gracza. Zobaczmy, gdzie on nas tutaj tepnie. Oho, czekaj, dobra, wycykałem, zdążyłem wycykać stąd, jakiego on ma seta. Ej, szczerze, ja nie wiem, dlaczego niektórzy nie robią tych takich płotków i mam nadzieję, że on nie ma łódki. Ej, mam od niego szybsze buty chyba, tak, mam od niego szybsze buty. Mamy od niego szybsze buty, on nie ma łódki, więc to powinien być już kill. Ludzie robią tutaj pułapki i nie mają w ogóle itemów. Ja nie wiem, jak, co niektórzy to robią, że nie mają nawet refów albo jakiegoś lepszego seta, że muszą uciekać. Chociaż on ma seta chyba 4-3 nawet, bo bije go na strężu i mieczu 5-2. Zobaczcie, on w ogóle nie pada. Dobra, padł i z jakiego seta miał? Tak, pro 4, pro 3. Mieczyk tutaj, jakiś sharpness 3. Tutaj jakaś fajerka z lootingiem, kill of 5-3. No i zdobyliśmy w taki sposób 6 serduszko. Zobaczmy, jakiego miał tutaj trapa. Dobra, to zlatywało. No i dobra, to trap był pewnie do Pedroka i tutaj były guziki. No i nie udało mu się uciec. Mógł sobie tutaj zrobić taką awaryjną ucieczkę, moim zdaniem. I postawić łódkę i sobie uciec. No i już wtedy bym go nie dogonił, nawet jakbym postawił swoją łódkę, bo bym mógł zlogać. No i dzięki temu sposobowi, że wycykaliśmy tutaj perły z tego trapa, mamy 6 serduszko. I lecimy tepać się dalej. Zaakceptowała nas kolejna osoba, zobaczymy, gdzie ona nas tutaj tepnie. No i dobra, tepnęła nas słabego trapa, bo tutaj nie było obsydianu. Gra tutaj na tarczę. Ja muszę sobie w ogóle, wiecie, ja muszę sobie wodę wziąć. Dobra, tutaj zrobimy łaterka. Dobra, zrobiliśmy łaterka, sobie tutaj wezmę szybko wodę. Szkoda, że ten trójząb mam w Enderchestie, ale powiem wam, że boję się go używać. Ponieważ jak spadnę gdzieś i zginę, no to stracę trójząb. Nie wiem, czy nie będę musiał cykać do niego tej perły. On nam zaraz może zlogać. I on ma dobre buty. Tak, on ma te dobre buty. Już teraz to nawet perły się nie opłaca cykać. Chyba, że... Czekajcie. Dobra, hitnęliśmy go. W ostatniej sekundzie. Jedna sekunda już brakowała, żeby on nam zlogał. Ja bym cyknął tą perły, ale no naprawdę, no nie chcę jej marnować. A powinniśmy go dogonić zaraz, bo zgubił wodę. Może się tutaj gdzieś potknie, abym ja się nie potknął. No i dobra, dogoniliśmy go prawie. No, 9 sekund mamy, żeby go hitnąć. Dobra, hitnęłem go. No i tutaj nie ma wody. No już powinien ginąć, on ma w ogóle ciernie na klacie. I niestety wziął kolejną wodę. Ciekawe, ile jeszcze ma tutaj serduszek. W ogóle ciekawe, ile ma startowo. No nie, potknęłem się o jego klocka. To jest taki typowy Steve'ek, który stawia pod siebie klocki i sam się o nie potyka. Niestety ja raz się nie spodziewałem, że on postawi klocka.
Aby go hitnąć, dobra, hitnęliśmy go. On w ogóle tak to wodę gubi. Dobra, mamy kolejne serduszko i jakiego miał seta? Miecz 5-2 i to jest C4-3 czyżby? Tak, to jest kolejny set 4-3. Dobra, mamy siódme serduszko i brakuje nam trzech serduszek do 20. I lecimy tepać się dalej. Tepnęliśmy się do kolejnego gracza. Zobaczmy, gdzie on nas tutaj tepnie. I dobra, gdzie on nas tutaj tepnął. Dobra, zdążyłem się rozkopać. I czekajcie, jest Steve'ek. Proszę, 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 czekajcie. Biegniemy po Steve'ka. Mam nadzieję, że on nam nie ucieknie. Dobra, gdzie jest Steve'ek? Dobra, mamy. I będziemy mieli ostatnie serduszko. I nie, jednak nie mam ostatniego serduszka. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale zobaczcie, pokonaliśmy znowu dwie osoby. I z jednej osoby dostaliśmy serduszko, a z drugiej nie. Zobaczmy sobie tutaj ich trapa. Czy on jakiś dobry był? Nie, dobra, trap był bardzo słaby. Mimo to, że to był bedrock, mogli się bardziej postarać i iść tam bardziej do góry troszeczkę. Tak jeszcze z 10 kratek. I tu jakby coś jeszcze tak postawili, żeby nie można było stawiać i spuszczali wtedy te kolce, to wtedy im może by wyszło. I powinniśmy mieć już 20 serduszek, ale nie mamy. Więc musimy się tepnąć do ostatniej osoby w tym filmie. Tepnęliśmy się już prawdopodobnie do ostatniej osoby i gdzie ona nas tutaj tepła. Dobra, czekajcie, zdążyłem się rozkopać i jest Steve'ek. Czekajcie, hitnej tego. I mamy 20 serduszko. Czekajcie, tak, mamy 20 serduszko. Jeszcze spróbujemy tego pokonać. Wydaje mi się, że na luzie go tutaj pokonamy. On nie ma refów? Chyba nie ma refów. Ej, jakiego ma dobrego seta. Tak, on ma bardzo dobrego seta. No i pad. Ja jeszcze zrobiłem łaterkę, jakiego miał seta. Pro 3, więc nie jakiś tam najlepszy. Pro 3, Pro 4 miał. I nawet Bani miał 4-3. No i co? Udało się nawet zdobyć 21 serduszek. Ja już się będę z wami żegnał. Siema!